Na wigilii seminarium obecny był również B.P. Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej. Arcybiskup Marek Jędraszewski mówił do zgromadzonych tam kleryków o tym, jak ważną ich misją od chwili wstąpienia do seminarium jest głoszenie dobrej nowiny. Temu światu, który chce żyć jakby Boga nie było, wy macie wołać donośnym głosem, oto nasz Bóg, oto Emmanuel, Bóg z nami, który szedł całe człowieczeństwo z jego przemijalnością, jak trawa. Ale wszedł w tę naszą człowieczą przemijalność po to, by nas uczynić Bożymi dziećmi, co jest dla nas wierzących źródłem siły, jaką jest prawdziwie chrześcijańska nadzieja, powiedział hierarcha. Te nadzieje klerycy mają głosić światu donośnym głosem, w porę i nie w porę tak, aby ich głos został usłyszany. Te lata studiów seminaryjnych przygotowują was do tego, aby wasz głos był krystalicznie czysty, donośny, a jednocześnie transparenty, żeby za dobrą nowiną szło równie piękne i szlachetne życie. To jest wasz czas przygotowywania się do dawania świadectwa, które staje się szczególnie ważne w momencie przyjęcia święceń kapłańskich, mówił arcybiskup Jędraszewski. Metropolita życzył też klerykom, aby kolejne lata, zarówno te spędzone w seminarium, jak i późniejsze lata życia kapłańskiego, były świadomym przygotowywaniem się do głoszenia dobrej nowiny. Każda okazja jest dobra, by wołać wobec świata, który robi wszystko, aby nasz głos nie doszedł do niego, używając tylu środków, które zagłuszają. Ale wiemy także, że jeżeli nasz głos będzie piękny i autentyczny, to przedrze się przez te wszystkie zasieki, które są budowane, dotknie tych najgłębszych pokładów ludzkich serc i znajdzie oddźwięk, podkreślał. Życzył też, aby przyszli kapłani każdego dnia mogli doświadczać tego, że są ludźmi Bożego upodobania i dla wielu są ludźmi dobrej woli. Szczęść wam Boże na ten święty czas Bożego Narodzenia, szczęść wam Boże na bliski już nowy rok. Niech dla każdego z was będzie radosnym przybliżaniem się do chwili, kiedy pełnym głosem wynikającym z głębi waszych serc będziecie wołali, oto nasz Bóg, który jest miłością, któremu pragniemy przez naszą kapłańską miłość służyć aż do końca, dodawał duchowny. W imieniu kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, Piotr Iwanek, zapewniał, że radość ze wspólnego czwartkowego spotkania jest przedsmakiem tej radości, która wypełni się w ciągu najbliższych dni. Klerycy życzyli swoim przełożonym, aby ci, idąc za przykładem swojego mistrza, potrafili realizować swoje człowieczeństwo według jego wzoru miłości. Redakcja Kontakt z autorem. Donald Tusk nie ukrywa, że nie podobają mu się zmiany, które zachodzą w naszym kraju. Systematycznie komentuje je na Twitterce. Bardzo często w sposób skandaliczny. W listopadzie były szef Platformy Obywatelskiej ohydnie zaatakował Polskę. Alarm. Ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawiłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media, strategia PiS czy plan Kremla. Zbyt podobne, by spać spokojnie. Napisał szef Rady Europejskiej na Twitterce. Czytaj więcej, za te słowa Tusk powinien odpowiedzieć, bezczelny atak na polski rząd.